zarabiać. Trochę prądu zaczęło produkować. Jak widać, wiatromierz i kierunek wiatru dzisiaj spełniają swoje zadanie. Wiatr tutaj w okolicy bardzo kręci, dlatego nie ma stałego kierunku wiatru. To jest właśnie jeden z minusów, dlaczego w okolicy nie ma dużo wiatraków, bo tutaj nie ma stałego kierunku wiatru, tylko cały czas obraca z jednej, z drugiej. Wiatrak kilka dni stał, dopiero dzisiaj zaczęło produkować jakiś prąd. Także zaraz zobaczymy w skrzynce, co wskazuje wskaźnik napięcia i prądu. Obok jest zamontowany wiatromierz i kierunek wiatru, ale nie mam odczytu na bieżąco, tylko jest zapisywane do pamięci urządzenia, którą potem szczytuję. I tutaj układ pomiarowy. Nie widać na telefonie, bo częstotliwość odświeżania voltomierza i amperomierza jest dosyć niska. I klatkuje. Zaraz otworzymy środek. No i tak, voltomierz, wskaźnik. I tutaj jest wskazanie napięcia. Teraz jest 12,7, 12,6. O, tak trochę lepiej, jak przesuniłem. No nie, tak samo. Na razie nie ma prądu, bo akurat wiatrak zwolnił. O, już się prąd pokazał. Także coś tam produkuje. A w środku mamy tak, bocznik do pomiaru prądu z wiatraka do akumulatora. Sterownik pracy wiatraka, żeby nie przeładować akumulatorów, i dołącza dodatkowe obciążenie, jak podnosi się napięcie powyżej wyznaczonego. Tutaj właśnie zamiast przetwornicy przekształtnika, który powinien z 12 na 230 generować, jest podłączona żarówka, żeby było dodatkowe obciążenie. No i tutaj jest rozdzielacz zasilania do układów pomiarowych. Z tyłu mamy Raspberry Pi, Arduino, wzmacniacz operacyjny do pomiaru prądu. To wszystko zapisuje pomiary prądu, napięcia, kierunku i prędkości wiatru. Przelicza to na moc i na energię, jaką wyprodukowała elektrownia. Wszystko to mogę odczytać przez Wi-Fi z laptopa. Także to będą dane do pracy inżynierskiej. To jest skrzynce, a tutaj mam akumulator, do którego ładuję energię, a nadmiar energii jest wysyłany do tych żarówek dwóch. To jest 200 watowe żarówki, to jest 200 W obciążenia dodatkowego. Maksymalna moc wyprodukowana do tej pory to 500 W w piku. Także szału nie ma, ale przy 12 V 500 W to jest całkiem sporo. No, także tyle.